Cześć moi drodzy, z tej strony Tomek Andrzejewski, Guitar Center TV. Ja witam Was bardzo serdecznie. Przed nami instrument marki Fujigen. Jest to model J-Standard Odyssey. Mamy tutaj przepiękny kawałek instrumentu w klasycznym wykończeniu, taki modern strat, bo tak bym to nazwał, ponieważ jest tu płaski, nie jest taki pozaokrąglany. Mamy tutaj piękny lipowy korpus z nakładką sklonów płomienistego. Ogólnie sam kolor to Fireburst według producenta. Pięknie on wygląda między pomarańczem a takim bardzo pomarańczowo-żółtym klimatem. Ożyłkowana żyłeczką dookoła jest ta gitara. Mamy tutaj przetworniki Seymour Duncana. Wyśmienite. W opisie będziecie mieli dokładną specyfikację tej gitary. Wejdźcie tam, przekieruję Was to na naszą stronę do tej gitarki, przeczytacie sobie więcej. Pięciopozycyjny przełącznik, możliwość rozpięcia nacewki tego humbuckera, potencjometr tonów głośności. Most jest tutaj fujigenowski, ale do złudzenia przypomina Gotoha 510, dwupunktowy. I tak trochę dałem się nabrać, bo myślałem, że skoro klucze są gotochowskie, bo są, to most również, a tu Fujigen. Świetne rozwiązanie tej tulejki w środku. Z dociskiem na pewno wajcha nie będzie nam pracowała. Jeżeli chodzi o gryf, to mamy tutaj gryf w klasycznym wykonaniu takiego U. Mamy tutaj 22 progi medium, jumbo w systemie CFS, to jest system Fujigena. Dodam tylko, że drewno jest naprawdę selekcjonowane, świetnie to wszystko jest spasowane. Od Japończyków no, nie da się wymagać nieprecyzji. Tu wszystko jest sprecyzowane, wszystko jest idealnie dopracowane. Dlatego jeżeli szukacie fajnego instrumentu za rozsądne pieniądze, który spełni Wasze oczekiwania i brzmi i gra i ogólnie manualnie jest jakby instrumentem jeszcze wyższej klasy za nieco niższe pieniądze, to myślę, że Fujigen może być Waszym instrumentem na lata i możecie zakochać się tej marce. Pozdrawiam Was serdecznie. Link do tej gitary, jak wspomniałem na samym początku, jest pod spodem. Możecie tam więcej poczytać o specyfikacji. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć!
We'll be right back.